G-O-G. Overview. Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Shadows Awakening, w serii, która zwie się GoCoverview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami. Dajemy im nam za darmo przez nasz polski rodzimy sklep Growy Goodall Games, czyli na Gogu do one są. Na dole macie link w przypiętym komentarzu, który prowadzi Was bezpośrednio zarówno do gry, jak i do głównej strony Goga, bo tam z banera trzeba kliknąć i odebrać. Jest to to wszystko dostępne do 24 czerwca 2024. Oczywiście, jak polecicie, klikniecie w ten banner, to przypisuje Wam się do konta i permanentnie Ogrania dla was już pozostaje. Więc z czym się je Shadow's Awakening? Jest to kontynuacja gry Kult Heretic Kingdoms i jest to pierwszy RPG, który widzów przeszedł bez żadnych podpowiedzi i dodatkowych informacji, bo w baldurach się zaczynałem, zaczynałem się mocno i Kult było pierwszą gierką, którą rozgryzłem sam w całości. Przeszedłem i byłem strasznie zawiedziony. Strasznie zawiedziony, że. E, to było takie krótkie. Przy czym ta gra wyszła w październiku 2004 roku, czyli. 20 lat temu. Potem była kontynuacja Shadows Heretic Kingdom, porzucili już kult z tytułu, więc nawiązywali tylko do Heretic Kingdoms i... i to jest gierka, w którą nie grałem, to to wyszło w 2014 roku, a 4 lata później 31 sierpnia 2018 wychodzi właśnie Shadows Awakening, którego też w łapach nie miałem. Szczerze powiedziawszy myślałem, że Shadows Heretic Kingdoms i Shadows Awakening to jest ta sama gra. Producentem tego jest Games Farm, wydawcą Calypso Media, a na potentacie growym na Steamie ma w większości pozytywne recenzje. 1300 466 i nie ma świeżych recenzji. Jeżeli chodzi o dodatki, to w tym momencie wszystkie trzy, które wyszły na gogu są w promocji. Necrophage Curse jest 40% taniej z 17,99 zł na 10,79 zł. Legendary Armor Pack jest 24% taniej z 8,59 na 6,49 zł. I ostatni dodatek The Chromaton Chronicles jest 40% taniej 21,59 zł. Normalnie kosztuje, a teraz do złapania jest za 12,99 59. Kim jest z czym mamy tutaj do czynienia? Anogram jako devourer, czyli demon pożerający duszę. I zdobywamy różne dusze. Na samym początku mamy troszkę, ale la... bardzo mocno troszkę, ale pierwsze diablo. Wybór postaci, której duszę wsiąrbniemy na samym początku. Jest wojownik, albo raczej barbarzyńca. Bardzo mocno inspirowany Conanem w ogóle. Uniwersum ma drobne nawiązania i puszczenia okiem do Conana. Ech, nawet nie takie drobne, sporo tego jest. Mamy również łucznika, który. <laughs> z jaskierem się może kojarzyć mocno. I ten łucznik przyzywa też jakieś potworki, bardziej nekromanto łucznik to jest. Nie grałem na tyle, żeby móc się powymądrzać i ostatnia postać to jest ta, którą będziecie widzieli przez większą część nagrania, czyli płomiennowłosa czarodziejka, która napierdziela fireballami. Jeżeli chodzi o fabułę, nie będę się wymądrzał z tego co keja, że seria Heretic nie jest znana z najbardziej rozbudowanych i zamotanych fabuł ever, ale są one przynajmniej ok, jak na standardy RPG-ów, czyli dla większości z nas powinny to być wysokie standardy, no chyba że naprawdę mocno Siedzicie w repekach, no to wtedy ta część jest troszeczkę bardziej łąki. Z tego co czytam, z drugiej strony to też nie jest tak, że fabuła jest słaba. Z drugiej strony, dlaczego łąki? A no, przechodząc do grywalności, to jest najbardziej hack and część ze wszystkich. Pierwsza część. Kult Heretic Kingdom to był klasyczny airbag. Taki idziemy bardziej w stronę baldurów, tych starych baldurów. Jeżeli chodzi o drugą część, nie grałem, więc się nie wypowiem, ale jak dobrze widzę, to jest przeniesienie tego na bardziej trójwymiarowy silnik i tyle. A trzecia część jest mocniej z hack and slashem związana. Mamy przez większość czasu więcej niż jedną postać. Mamy naszego dewałera i możemy zamieniać się z bohaterką, w tym wypadku, moim wypadku, której duszę pożarliśmy. Co oznacza, że kiedy jesteśmy czarodziejką, jesteśmy w planie fizycznym, rzucamy zaklęciami albo strzelamy z łuku, czy tam machamy mieczem. Pokonujemy pająki, i tak dalej, i tak dalej. A jak się zamieniamy na demona, no to jesteśmy w planie niefizycznym i bujamy się po innej przestrzeni. Niektóre przejścia będą zamknięte dla demona, inne będą zamknięte dla ludzkiej postaci, więc jest sporo puzelków takich, że na przykład coś się obraca i trzeba przeskoczyć do innego wymiaru, żeby to się zatrzymało, przejść na drugą stronę i odpalić znowu i przeskakiwać między jednym a drugim. Przeciwnicy mają tarcze magiczne, których nie da się zbić, chyba że zamienimy się na demona i sklepiemy, ale potem to jest żywa istota, której nie możemy załatwić, będąc demonem w planie eterycznym, czyli muszę powrócić do swojej czarodziejki i zacząć walić w potwora fireballami i tak dalej, i tak dalej. jest to bardzo fajnie zorganizowane. Z drugiej strony czuć, że było to projektowane z perspektywy um, bardziej RPG. -a. Jest zbyt dynamiczne i zbyt szybkie na dzień dobry, żeby się w to wygodnie grało. Trzeba troszeczkę się z tym otrzaskać, ale to może jestem ja. Jeżeli chodzi o sterowanie, klawiatura i myszka, nie widzę sensu podpinania pada. Jeżeli chodzi o strefę wideo, szału nie ma. To wygląda jak gierka sprzed może nie tyle 10 lat, ale tak idziemy w tamtym kierunku. No ale z drugiej strony ma ile? O, 6, 6 lat, więc jest. Nie jest to świeży tytuł, widać, z drugiej strony nie jest brzydki. Dalej daje radę, design, postaci, zbroi i całej reszty jak najbardziej na plus, nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest niezła, voice acting mi się nawet podoba, więc tutaj się przyczepić za bardzo nie mam do czego. Jeżeli chodzi o bugi, to jedyne, na które ja się natknąłem, to że gra nie lubi się z moim standardowym programem do nagrywania, stąd też macie troszkę gorszą jakość. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to wstępnie powiedziałbym, że to jest za bardzo hack'n'slashowy RPG jak na mój gust. Z drugiej strony za mało pograłem żeby się w pełni wypowiedzieć, czuję tutaj potencjał, podoba mi się to co widzę, ale. Mam ochotę ściągnąć albo wsadzić do czytnika zewnętrznego, płytki z jedynką zainstalować. Jeżeli da się na tym kąpie zainstalować i to przejść, chyba muszę kopię z Goga złapać taką funkcjonującą, ograć jedynkę, potem zdobyć dwójkę, ograć dwójkę i dopiero siąść do tego, no bo lubię gry przechodzić w odpowiedniej kolejności. Co do wymagań sprzętowych, to minimalnie Windows 7, 8 lub 10, 64 bitowy. Procesor z taktowaniem 2,1 GHz, dwurdzeniowy, 4 GB RAMu, karta graficzna tak jak GTX 460 z 2 GB oraz 13 GB. Gigawolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji mamy procesor już taki jak Intel Core i7, 8GB a grafikę taką jak GTX 970. DirectX 11, bardzo mile widziany. Co do wersji językowej, to mamy pełne udźwiękowienie w języku angielskim i niemieckim oraz napisy w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim oraz rosyjskim. Niestety, polski język nie jest obsługiwany, to dla fanów RPG-ów, którzy nie za bardzo siedzą w angielskim, jest oczywiście bardzo problematyczne. Macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, gdybym nie był teraz tak absurdalnie zasypany robotą, to s Samej nostalgii bym siadł i przeszedł od deski do deski. Wydaje się to całkiem sympatycznym produktem, więc zapraszam do zabawy. Link na dole w przypiętym komentarzu prowadzi Was zarówno do strony gry, jak i do strony Goga. Bawcie się dobrze, miłego, do następnego i niech darmówki będą z wami. A ja wyłączam światło, żeby się troszkę mniej wędzić.